Cześć, witajcie, Adek z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jesteśmy w firmie handlowej Agropol Zakrzewo, a za mną bardzo ciekawa maszyna. Bunkier rozładunkowy RP1640 marki Provega. Taka maszyna sortująca do warzyw. Pierwszy raz takie coś widzę. Pierwszy raz na placu firmy handlowej Agropol Zakrzewo, więc dzisiaj taki króciutki vlog, w którym Wam pokażę tę maszynę. No i też od razu mamy odbiór ciągnikiem tutaj marki Deutsch. Klient przyjechał i odbiera od razu po dostawie ten sprzęt. Także zapraszam na krótkie pokazanie tej maszyny, bo w sumie tutaj się nie za bardzo orientuję, co do czego jest, więc pokażę wizualnie, jak to wygląda. Także jedziemy z tematem. No ogólnie Agropol jak zawsze mnie zaskakuje. Jest dużo maszyn, które często się sprzedają i są bardzo popularne i po prostu są w codziennym tak jakby użytku, jak siewniki, mulczery, przyczepy, agregaty talerzowe, prasy. A tutaj taka, proszę bardzo, nietuzinkowa maszyna Provega RB1640. I tak jak pisałem w internet, jak to się fachowo nazywa, jest to bunkier rozładunkowy. Ciekawa nazwa. Ja to bym po prostu nazwał prosto sortownicą. Takie trzy taśmy niebieskiego koloru mamy tutaj. Dużo tutaj hydromotorów. No, wygląda ciekawie, wygląda solidnie. No i też nie chcę robić tutaj z siebie głupka i tłumaczyć rzeczy, o których, że tak powiem, nie wiem. Ale wygląda to przyzwoicie. Jak wiecie, lubię też ciągniki rolnicze. A tutaj taki piękny egzemplarz 635C RV Shift marki Deutzfahr. Takim klient ciągniczkiem zajechał po swój nowy nabytek. Bardzo ładny sprzęt. Bardzo mi się podoba. W kabinie też byłem w środku. Ciągnik bez żadnej dźwigni do zmiany biegów. Fajnie to wygląda. No i tutaj w całej okazałości ta maszyna. Taśmociąg, skrzynia załadunkowa, tak zwany. Na to wychodzi bunkier. No i tak to się prezentuje z prawej strony. Tam widziałem przełącznik LP, czyli można pewnie zmieniać na lewą, prawą stronę, w którą stronę mają te taśmy pracować. No, powiem Wam, że z ciekawości sobie coś poczytam na ten temat, bo jestem naprawdę ciekawy. Wiadomo, u mnie nie ma warzywek, więc nigdy nie myślałem, nie patrzyłem na takie maszyny, a czasem warto się takim czymś zainteresować, bo naprawdę, naprawdę warto. I tak samo chcę Was zainteresować. Może nie powiem Wam tutaj zbytnio szczegółów, bo po prostu tego nie wiem. Będziecie widzieli, że u nas takie sprzęty można kupić, no i się do nas może odezwiecie. Wtedy dział sprzedaży maszyn i ciągników rolniczych wyjaśni Państwu, omówi szczegóły, no i też poda cenę, skoro tutaj jeden z naszych stałych klientów taką maszynę u nas kupił. Także na pewno warto się do nas odezwać, zobaczyć, z czym to się tak naprawdę je. Dobrze, widzę sprzęt podłączony pod ciągnik. Zrobię parę fotek na Facebooka firmy handlowej Agropol Zakrzewo, na którą Was bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam tak samo do subskrypcji mojego kanału. Jeśli tego jeszcze nie robicie, to zachęcam. Przyjdzie Wam powiadomienie. Postaram się w najbliższym czasie jak najwięcej filmików dla Was kręcić. Tak samo właśnie kręcę
nagrywam dzisiaj dla Was film o tej maszynie. No i napiszcie komentarz, jeżeli jesteście czegoś ciekawi, macie jakieś pytania, przekieruję Was dalej lub odpowiem sam na takie pytania, jeżeli będę wiedział. Także jeszcze łapa dla zasięgu i możemy kończyć ten materiał. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, pozdrawiam, cześć. No i jeszcze tak na sam koniec wyjazd. Fakt faktem, te logo na przednim i tylnym kole mi się bardzo podoba w ciągniku marki Deutsch. Fajnie to wymyślili. Odjazd jego.